drużyna, wiesz, jedna z lepszych na świecie, która nagle przegrywa 4-0 z czwartoligową, to jednak coś naprawdę. Siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Zirael. Siema! A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w World of Tanks. Dla przypomnienia powiem, że jeżeli ktoś chce się zarejestrować do gry z mojego linku referencyjnego, to może korzystać z linku podanego w opisie pod filmem. Ogólnie to możecie się dziwić troszeczkę, że dzisiaj gram z Zirealem, aczkolwiek no... Po prostu nie ma innych czarnuchów do grania. Jest taka sprawa. No nie ma innych czarnuchów w tej chwili, bo nagrywam to tak troszeczkę poza terminem, powiedzmy, poza godziną do nagrywania, że jest wcześnie rano, która jest dopiero chyba... 12 zaraz będzie, o jak widać na zegarku. No to jest wcześnie rano, ja wstałem o 11, więc no... Ja wstałem o 7. Dlatego wiedziałem, że będzie Zirael. No i jeszcze inna sprawa, że gram dzisiaj flotarowym czołgiem B1, a mało kto ma w tej chwili czwarty tier do gry. Tak to, trzeba było nagrać z flotarem dwie B1-ki. Ale z Zirealem przynajmniej mogę nagrać jeszcze innymi czołgami, w sensie wyżej tierowanymi. Tak, no to z piątką i siódemką. No dokładnie. Szaleństwo na trybunie. No to jeżeli chodzi o B1-kę, to jest... czołg ciężki, to był pierwszy czołg ciężki, jeżeli chodzi o tiery, bo to jest czwartotierowy czołg ciężki. Jest to Francuz, taka puszeczka w sumie do bicia, można troszeczkę w sumie przykątować, żeby na gąski wchodziła, aczkolwiek no... Pancerz może być, jeżeli wrzuci was na czwórki, to ten pancerz może się przydać, jednak jak wrzuci was na piątki i wyżej, aczkolwiek on ma wrzucanie teoretycznie na piątki, a twój ma na szóstki i to jest najśmieszniejsze, bo przecież możemy na szóstki się wbić. Tak, i właśnie przez to później nie ma damage'u, bo B1-ka nie ma damage'u. No dokładnie, działko maksymalne mogę wam teraz pokazać, działko maksymalne jest trzeciotierowe, więc ej, może w sumie golda kupię jakiegoś. No to kup, może będziesz zbił coś. No ja sobie to baczę. Zaraz zobaczę, 24 tysiące kredytów na 20 goldowych pocisków, kupię. W sumie... Kupiłem. A dobra, bo mam piątotierowe zapakowane tutaj. A nie masz, czekaj, to może masz jednak ten inny czwarty tier, który rzuca na piąty, chociaż nie wiem, czy będziecie kimś innym wrzucać. Czekaj, dobra. Mogę, nie, mogę na szybko jakiś ten kupić. Ale nie wiem, wiesz, jak jest z tym wrzucaniem, czy to tylko B1-ka nie ma takiego, bo najczęściej właśnie czołgi mają dwa poziomy wrzucania, nie? A z tego co widzę, B1-ka ma tylko 4-5, bo chyba stwierdzili, że serio nic nie robi na szóstych tierach. No i to jest prawda, niestety. Nie wiem, jakbym kupił Hetzera, to nie... Ona często nie robi nic na piątych tierach, tak wam powiem. Mógłbym N3 kupić. Albo, ale mi się wydaje, że to wszystko chyba na szóstki tak wbija. M4 więc... na pewno na szóstki zbija. No więc ja bym ci radził wziąć te 2-8 i zagramy po prostu tą czwóreczką. Nie wiem po co jest w ogóle to działo, takie jakby z przodu chałbiczne. Pewnie więcej bym tym zadał niż tym, tą popierdółką na górze zamontowaną, ale no. 5000 expa to jest liczba, którą potrzebuję na zbadanie BDR-a wraz z wolnym doświadczeniem. No i okej, wrzuciło nas w sumie na piątki. Tych piątek jest aż 5, więc no zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy KW1 z 1116 WN-a na 0 kabite, więc mamy prawdopodobnie jakiś smurfik czy coś. Mamy PWT 4 z 24 kabite i 146 WN-a, więc serio? Wiesz... Aha, tak. No tak, okej, dobra, widzę. No, tak jak rozmawialiśmy wczoraj na live, no często się zdarzają ludzie, którzy grają powiedzmy na bocie, w sensie wrzuca ich na bitwy i nic nie robią, po prostu tak stoją sobie. I przez całą noc mogą nabić trochę bitew. No to jest hajs, jest jakiś tam exp, ale... No. Mamy przewagę czwórek, ogólnie to jest chyba jedno z gorszych rzuceń dla tych FCM-ów, nie? Bo to są trójki, a jak je wrzuca na piątki, to tak już mają trochę lipę. Dobra, bo ja nie wiem gdzie mam jechać. Jedź przed siebie, to wiesz, to coś wyjdzie. Gdzieś to jadę. No, wiesz, coś mam ja bym sobie gdzieś pojechał pewnie w jakieś ciekawsze miejsce, aczkolwiek, no. Zanim ty dojedziesz, to już będzie po bitwie, coś czuję. No, dokładnie. Niestety. Jaki czołg, taka gra. Jaki życie, taki rap. Mam nadzieję, że po prostu nie wjadą tu te ciężkie ich, bo te czternastki nie przebiję. Chyba raz udało mi się gdzieś w bok przebić, albo gdzieś w gąskę. Churchilla to musiałem strzelać parę razy, żeby w ogóle gąskę mu przebić. I KW1 też tak trochę słabo, więc... Wyczuwam Lemming Train na bazę od nich. Nie, to znalazłem Prorkilla. Nie Churchill, czemu? Czemu ten Churchill? Weź może Grilla też. Jeźdź do Grilla. Albo do Lorki. Wiesz, że jestem za tobą.
Wiem. O. Więc... Moja jazda do grilla to chwilę zajmie, nie? Ty byś tego Churchilla strzelał, bo ty masz lepsze działko z tego co pamiętam. Te 2-5 jest po lewej stronie, ono powinno Churchilla zabić bez większych problemów, jeżeli wie gdzie strzelać. A. Nie wiem. Ja się ciągle rykoszytuję od tego Churchilla. O, dobra. Przebiłeś go. Dobra, nie wdymycz. Prawie jakbym go przebijał, hehe, mogę poudawać. Jest więcej damage'u. Mam fraga. Widzisz? Dobrze, nabiję. I dostałem od FCM'a od razu. FCM gdzieś z prawej strony, no. Mhm. Ogólnie to jest ten, to jest spotkaniowa, więc my powinniśmy na środek jechać. Aj, bo ja bym też chciał strzelić chociaż coś. To jest kolejny FCM. Dobra, YOLO. Dobra, nic mi to nie da. No ja muszę niestety jechać, żeby cokolwiek zrobić. Jest. Pewnie mnie uratował. Znaczy uratował, nie, nie wiem czy by cię ten FCM teraz zdjął. Najlepiej to siadłoby po prostu podjechać tutaj i zdekapować, aczkolwiek no co ja tam będę mówił. Dobra, to ja jadę. Też bym pojechał. Ale się ciągnę tą. Nie trafiłem w tą lorkę. Dobra, zrobiłem. Uwielbiam mecze by jedynką. A ja są takie świetne, tyle obrażeń. Chyba najwięcej obrażeń, które zadałem, to było 400 i to było po prostu w jakimś meczu chyba na czwórkach. Ja nawet do ja chyba po raz pierwszy w bitwie z tobą jakiś ten, coś robię ogólnie. Gram. Tak zawsze padam pierwszy albo drugi. Ja się ciągnę dopiero. Ja jeszcze nie, no, ja strzeliłem dopiero do Churchilla, to był jeden czołg, na który miałem bicie w tym meczu. Oczywiście go nie przebiłem. On jest awk, ten PZ? Nie. Nie wiem. Chyba się ruszył. Się nie, wydawało. cofnął się. Nie przebiłem go właśnie. Tego PZ-a lekkiego tutaj? Dobra, on do mnie nie patrzy. O, już coś. Nawet mnie nie denerwuj z tym. Nawet nie ma jak patrzeć. Ej, bo w sumie nie jest tak źle. Nie jest tak źle, zero obrażeń, wygrana bitwa, nie? Serio, jest... nie masz obrażeń no, a w ogóle? Komu miałem zadać? Nie wiem. Jak ja bym jeszcze był szybki, to ja bym, wiesz, tak jak ty mógł sobie pojechać i strzelać w tych słabszych. Tylko zanim ja do kogokolwiek dojadę, to ci słabsi już umierali niestety, nie? Ja też 14 obijam. Widzisz, gdzie ja dopiero jestem. O, podpaliłeś, ładnie. O. Zgasił się. On i tak pewnie ma wysrane w ogóle. O, nie przebiłem te 14, no. A jedyne czołgi, które trafiłem, to takie, których nie mam szans przebić. O, no, 15-8, 0 obrażeń, jej! No to ja mam prawie 1000. No widzisz. Lol. Ty masz w dalszym ciągu lepsze działo ode mnie. No tak, ale się zdziwiłem mimo wszystko. No mimo wszystko, jedyny czołg, do którego strzeliłem to T-14, Churchill i ten PZ lekki, którego też nie przebiłem. Najwięcej obrażeń, pierwszej klasy, uhu, po raz pierwszy... Najwięcej obrażeń, a nie jednak nie. Po raz pierwszy mam duży kaliber. A, bo jeszcze trafiłem kogoś wcześniej, mi 1100 no widzisz. Tych obrażeń. A ja zarobiłem za ten mecz 261 WN-a, no to jest istne szaleństwo, ludzie. Dobra, ja już dzisiaj nie gram, ja zarobiłem 5100. Dobra, YOLO. Teraz siódemka, tak? To już jest trudniejszy wybór, okay. Bo mam tych siódemek kilka. Ja nie mam większego wyboru. T29. A tak. W sumie mógłbym zagrać nawet nie siódemką, tyle co siódemką, co sobie tym zagram, tak myślę, AMX-M12T. Do T29. Rzucanie jest takie same, 7-9, więc... No już tak graliśmy w sumie. No dokładnie, już tak graliśmy, to jest sprawdzone info, wrzuci nas na dziewiątki. Nie, myślę, że na ósemki. No, na ósemki. Tak! Jakie cheaty! Kurde. Wygrałem życie. Tak. Nie, no jednak nie. Dobra, trzeba poczekać teraz. Ja sobie tak zrobię. Wooden PC... Tak. Czemu ten AMX jest żółty? A, może dlatego, że coś się zbugowało. Który i... Który AMX jest żółty? W sensie twój AMX na tym, na tabie był żółty u mnie. To chyba nie tu. Musiało się coś zbugować, wiesz, bo jest okej. Okay. No, mam nadzieję. Mózg ci się zbugował. Siema.pl Siemka. Only siemka.pl community. To jest zawsze na propsie. A dobra, ogólnie jak z ósemkami. Ferdek, aha, mają więcej ósemek o jedną. Mają trzy medy, które teoretycznie mogą pojechać tu, gdzie ja jadę w tej chwili.
AK na akademik i mogą zasiać ferment w naszych szeregach, AK nas zniszczyć po prostu. Siejemy ferment. Wiesz, 46% na wygranie. No tak. Takie. No to trochę lipa. W miarę wyrównane. To... Halo. Halo. Halu. To jest... O, znalazłem wtedy Hellcata. Na pewno znalazłeś. Na pewno ja nie ginę właśnie od tego, że ich znalazłem. No, na pewno tu nie przyjechało jednak więcej czołgów. Lekka fałka, Hellcat, no to długo sobie pożyłem właśnie w tej bitwie. Kolejny dobry mecz. Świetny Lolo. A nasi gdzie są? To 7 jedynie właśnie. T69 podjechało. A gdzie T20 jest, które mogłoby ze mną szybko pojechać? No niestety. Nie lubię właśnie takich meczy, no bo ludzie sobie jeżdżą jak chcą. O, T20, nie, co to było? To było T69 już zginęło w mieście, właśnie. No to jest to niestety. Wjeżdżamy po kolei do tego miasta, no i nikt nikomu nie pomaga kompletnie. Tego nie lubię, to jest najgorsze, jest po prostu. Wygląda na to, że w tym mieście jest teraz w ogóle Lemming Train. Jadą kto pierwszy na kapa, tylko że ten idź się tak zatrzymał. Właściwie przed samą bazą. Nie, oni tu po prostu kampią, ale T20 nie mam pojęcia, co w ogóle tutaj robi. T20 dużo lepsze byłoby i bardziej użyteczne na pewno właśnie na akademiku. Ono by ze mną wjechało, mogłoby na przykład tą fałkę powstrzymać czy coś, postrzelać. Znaczy na pewno zrobiłoby damage jakiś. No i wtedy ja może bym nie zginął, bo mówię, bo ta fałka to tak z dupy całkowicie do mnie zajechała z lewej strony. Jej się w ogóle nie spodziewałem, ale co się nie spodziewać, skoro nikt nie pojechał na lewą stronę czy na prawą po prostu. Ja mam nadzieję, że te... Ja mam nadzieję, że te leki sobie poradzą z tym medem tam na akademiku. Super fucking idiot. No nasz RHM już zginął właśnie na akademiku. One sobie nie poradzą na akademiku, one giną przecież. Aha, okej. No jakie one mają szanse teraz z medami? O nie to wiem. Chodzi, że te deki mają sens, jeżeli mają jakieś medy, nie? A jeżeli nasze medy zginęły, bo nie miały w ogóle osłaniania na samym początku, no to jest w ogóle... Siemka lose game. A który to mówi w ogóle, Siemka? Zaraz zobaczę. Nie wiem. KW1S, lel. No, on dalej stoi. To w ogóle tak bardzo... To miało sens z tym. T20 jeździ po mieście, no... Nie wiem, co ten gracz sobie pomyślał. 113 WN, okej. To już wiesz, co sobie pomyślał. Tak, pomyślał, pojadę do miasta sobie postrzelać w czołgi. Dokładnie tak sobie pomyślał, na bank. T20, mam nadzieję, że T21 jak sobie zrobię, to będzie w miarę fajnie się nim grało, powiedzmy. Ferdek. Lol, Ferdek. No, zobaczmy T29 naszego Zirela, który sobie będzie tutaj pykał gdzieś w umierał. Mieście. Umierasz już? Nie, jeszcze. Czekaj, ja próbuję na ciebie przejść i nie mogę. Dobra, jest T29. Weź tak zajść, żeby ci jednak ten Ferdek nie strzelał. Właśnie, zajeżdżam. Ale ma gorsze działo, ciesz się. Wiem, zauważyłem, że trochę mniej wyrywa niż zwykle. Ale, nie wystawiaj tego przodu. Bok, coś. Do lewej, przód do lewej, nie tak. Przód w lewo, tył w prawo i wtedy wjeżdżasz celując. Nie tak. Przód w lewo, tył w prawo i do tyłu wtedy. To jest tak zwany side scrapping, nie? Odbijasz bokiem, ale musisz ten przód chować. Teraz twoja gąska wystaje w dalszym ciągu. O, coś takiego powiedzmy i do tyłu. No, na takiej zasadzie, o. Dobra, ogarniam. Zanim ogarnąłeś, już masz plecy, wiesz o tym i giniesz zaraz w plecy po prostu. Więc ja bym ci radził odsłonić po prostu działo do tyłu. Odbił się. Weź dojedź dupskiem do tego. Trzeba było... Nie tak! Teraz mnie wszystko bije. Nie tak, Zival. Dupskiem dojechać do tych czołgów z tyłu, nie? Bo byś miał tył osłonięty i mógłbyś strzelać, ale... Wszystko teraz. Strzel do niego jeszcze. Tak, działo z tyłu na patrz, o właśnie o to chodziło, tak miałeś wjechać, tylko że to miał być na początku. Wcześniej, no, szybciej, dokładnie. Lepiej dalej. Przynajmniej grając i rolem jest beko, co z tego, tak. Że WN stracę. Nabiję się innymi czołgami. Zagrasz magazynkami potem będzie. No. Ten IS trzeci widzę, nieźle wyjechał z kampy. Co to? Podpalili go. No i proszę, nie. 8 do 15, kolejny mecz 0 obrażeń. Widzę, czy będzie rekord w meczach, w których mam 0 obrażeń.
Zaraz w sumie możemy zobaczyć. Kolejny mecz zagramy i zobaczymy, czy w trzecim meczu pod rząd będzie zero obrażeń. Ej, dobra, bo ja sobie muszę pododawać... Czy zero WN-a się utrzyma? Mam 130 WN-a po dwóch meczach. To jest chyba mój rekord, taki najmniejszy. O, widzisz, byłeś nade mną, też miałeś zero obrażeń. Muszę sobie dodać perki na całej załodze właściwie. Perki mówisz, chcesz dodać? Czekaj. Tylko nie wiem jakie. Jaką ty miałeś piątkę? Mam 5 piątek. Aha, no to żeby już zagrać kolejnym teraz nieulepszonym czołgiem, powiedzmy. W sensie, dobra, jest ulepszony, aczkolwiek no załoga jest dosyć cienka, a ja zbieram expa na kolejny czołg. No, w takim razie zagram sobie piąteczką i zagram ale sobie jaką? M7-ką. M7 jest medem też, nie? Tak, medem. 5 na 7 wrzuca. 2 na 10. Dobra. Czykum. PZ4H, no okej. Okay. M7 i PZ4H. Zobaczymy, jak nas wrzuci. Miejmy nadzieję, że na piątki. Że na szóstki, na piątki, ewentualnie. Na piątki, no, najlepiej. Dobra, było. Na piątki, ale na szóstki może jeszcze być. Siódemki. Przepraszam, ale... ale nie. Dwie siódemki są spokojnie, easy. Patrz, o, nasze SU 152 nabija WN-a, widzę. 1K, bite, VP, KA i 71% szans na zwycięstwo. Mamy aż czterech zielonych graczy. No, masakra jakaś istna. No. Ale nie, Koga, też... ty nie zasługujesz w ogóle na zielonego gracza. Przecież ty masz w dwóch bitwach 150 WN-a, jak możesz? Przecież jeżeli... Jak ty możesz tak grać? No właśnie, ty grasz z Irelem, mówisz, że ktoś jest słaby, sam jesteś słaby. Taki smuteczek. Jest. Ogólnie to gram troszeczkę inaczej, grając samemu czy poza nagrywaniem, bo się bardziej skupiam, powiedzmy, na grze, a nie na pisaniu czegoś na kartce i na gadaniu tutaj z Irelem. To po pierwsze, to jest tak gwoli ścisłości już. Nie. Że tylko winny się tłumaczy. No i powiedzmy, ja gram też, próbuję przynajmniej grać bardziej teamplayowo i mam nadzieję, to nie jest właśnie, nie lecę powiedzmy na nabijanie WN-a, bo teoretycznie tym AMX-em mógłbym się schować za tymi TDK-ami, zobaczyć jaka będzie sytuacja, no i po prostu wtedy sobie postrzelać, ale no ja próbuję robić to, co mi kazano jako lightowi, więc spot. Dobra, mam obrażenia już. Nie będzie trzech meczów bez obrażeń. Meczów. Ale tu nie będzie meczy. Też mam obrażenia. Tu mam 156 obrażeń. Ja 226. Dobra. Dobra, jadę do ciebie. Zirael ogólnie, bo właśnie, no. Mam do ciebie takie pytanie. Co za fałka? Jak odniesiesz się tak? do przegranej Manchesteru 4-0? Nie odniosę się. Z klubem, czekaj, trzecioligowym? Tak? Znaczy to jest tak, że to jest, to ten klub czekajmy, jest, jakby czekamy to, na wyjaśnienie. Jakby to przełożyć na nasze, to jest chyba czwarta liga. O, to jeszcze. Bo tam znaczy masz tak, masz BPL-a, który jest jakby naszą ekstraklasą. No. Później jest Championship chyba, która jest pierwszą ligą. League One i League Two. Aha, no to właśnie, no to i, nawet no czwartą. League Two. Więc jak się do tego odniesiesz? Nie odniosę jako się. Jako fan Manchesteru. Jako fan Manchesteru boję się o jego przyszłość na chwilę obecną. A myślisz, że to przez Van Gala, czy? Myślę, że to jest, znaczy fakt, że Van Gaal ma jakąś tam myśl swoją, ale myślę, że... Ej, spenetrowałem Tygrysa. Ładnie. Ma jakąś myśl swoją, ale nie potrafi jej na razie wdrożyć tak, żeby to działało w Manchesterze. Do końca, bo nie mamy zawodników, którzy by się tym dobrze zajęli. Okej. Więc... Myślę, że to kwestia czasu, aczkolwiek w tym roku po mistrzostwo raczej nie sięgniemy. No ale wiesz, będziemy... ale kwestia czasu kwestią czasu, ale jednak drużyna, wiesz, jedna z lepszych na świecie, która nagle przegrywa 4-0 z czwartoligową, to jednak coś naprawdę. Tak, tylko wiesz, to jest też takie marne trochę usprawiedliwienie, ale w pierwszym składzie Van Gaal wypuścił... O kurde, od Hamela dostałem. Oprócz De Gea, tak naprawdę, który gra w każdym meczu ligowym. Evans. Evans po kontuzji wrócił. Wystawił jedenastkę randomowych ludzi. Znaczy, ludzi, którzy nie grali w tym sezonie jeszcze nic. Jeżeli chodzi o sezon zasadniczy BPL-a. No wrzucił też Chicha i Welbecka, którzy nic nie grali. I najlepszym zawodnikiem na boisku z Manchesteru był... Wilson, tam nie wiem, ile on ma, 18-19 lat?
No, no to tak mniej więcej to wygląda. W dalszym ciągu jednak, wiesz, tak patrząc się ogólnie, to myślę, że no dosyć słabo się zaprezentowali. Tak. Szczególnie, że wiesz, no znaczy, jeżeli tym najlepszym zawodnikiem okazał się ziomek 18-19-letni, a powiedzmy weterani czy ludzie mający większe doświadczenie, no jakoś no, nie poradzili. Jak ja widziałem, patrzyłem na te bramki, nie? Fajnie no, wykreowane zresztą przez tamtych ziomków z przeciwnej drużyny, jednak no, braki w obronie z tego co widziałem. Braki były naprawdę ładne, ale tylko dlatego, że ta obrona była tak strasznie rozciągnięta, że każdy by przeszedł przez nią. Naprawdę, bo jak się oglądało na ten, jak się patrzyło ten mecz, oglądało się jak oni grają, to miałem wrażenie, że po prostu nie ma obrony, że oni sobie stoją gdzieś tam zbyt szeroko, nie mają, wiesz, nie są przyzwyczajeni do takiej taktyki. Szczególnie, że to byli ludzie, którzy pierwszy raz ze sobą grali w normalnym meczu, nie? Fuck, Chino do mnie strzelił. Ale strzelił z Hayeka za 46, więc... To na short. Ej, aha, oni... Oni kampią na bazie wszyscy? Okay. Takie mam wrażenie. Przed chwilą E25 przebił. Chino znowu do mnie strzelił. Oni chyba awczą. E25 nie ma tego, pancerza, na dobrą sprawę. Za dużo. No nie wiem. Nie wiem się. Nie mogę przebić tak teraz z przodu tego typa. O, zabiłem. Zabiłem. Nice. Dobrze. Mam damage zrobione. Nabijamy zrobione. Obrażenia! Trzeba no, odbić! Tak... 650 obrażeń! 750? Wiesz, ja nie strzelam po 100 nawet, więc... Tym strzał po 100, tym miał więcej obrażeń, na dobrą sprawę. No kurde, nie weszły chyba. No nie weszły obrażenia. Nie, F25 to nie trafię. No ja go nie widzę już. Strzelamy na pałę. A tylko, tylko E25 tak, zostało. Tak, został ostatni o, przeciwnik, więc meczyk jest wygrany. 653 obrażenia, myślę, jak na to działko, które jednak no, nie strzela nawet 100 obrażeń. To jest to coś już nawet, tak? No szczególnie, ja mam... że się nie przebiłem, a wrzuciło nas na siódemki. Ja się przebijałem, znaczy przebiłeś się przez Tigera. No, przez Tigera też się raz przebiłem. Widzisz, a ja nie. Znaczy ja w niego nie trafiłem, może dlatego. No wiesz co, to też mogło się liczyć. Jeszcze dostałem za obrażenia asysty 500 obrażeń, więc myślę, że o, jestem zaraz nad tobą, chociaż miałeś troszeczkę więcej tych obrażeń, aczkolwiek ale masz no, ekspa więcej. 2333 WN-a, jednak nie jestem taki słaby, na jakiego wyglądałem ja mam... po dwóch meczach, jej. Ale mam 0 za tego, za te 2,9. No, 0 to mam za AMX-a tamtego, a powinienem mieć ze 13 tysięcy. Co daje? Co, znaczy, jak patrzysz na WN, jest WN w liczbie i później jest w nawiasie ta liczba. Co no to mówi? Jeżeli nie masz w liczbie, to masz w nawiasie właśnie. Ale masz chodzi takie, o, chodzi po o to... 100, no to 100 to już jest fioletowy chyba z tego co pamiętam. To by ci musiał Matiolinio bardziej wytłumaczyć. Okay. Albo jeżeli ktoś też wie o co chodzi, to niech pisze w komentarzu pod odcinkiem. No, no i okej, dzisiaj to było na tyle. Grał ze mną Zirael. Graju, graju. Dzięki za oglądanie i na razie. Bye, bye.